Witajcie kochani w serii I Ty też możesz, na której mam ogromną przyjemność zapraszać moje wspaniałe klientki. I tutaj jedna z nich jest z nami, Margarita. Zaraz powiemy więcej o tobie. To jest, słuchajcie, seria, która ma was motywować, ma was inspirować i pokazywać, że naprawdę wiele rzeczy możemy zmienić, w szczególności w sytuacji, kiedy rozwijamy swój biznes. Margarita surfuje, także posłużę się tutaj taką trochę alegorią, że słuchajcie, możemy się przygotowywać na plaży ile chcemy, ale tylko i wyłącznie kiedy wejdziemy do wody i staniemy na tej desce, to nauczymy się tak naprawdę, jakie fale są odpowiednie dla nas, jak daleko możemy surfować i też takiej ogromnej elastyczności i uwagi na siebie. Ja jestem bardzo daleka od tego i wiecie o tym, żeby mówić, że w biznesie nie ma wyzwań, w biznesie są wyzwania, w życiu są wyzwania, ale najważniejsze jest to, jak my na to reagujemy i jak my do tego podchodzimy, bo i tak na samym końcu się zmoczymy, w którymś momencie ta fala się kończy. Tylko ważne jest, żeby znowu wejść na tą deskę, popłynąć na głębszą wodę i złapać po prostu kolejną falę i cieszyć się też tym momentem na fali, kiedy jesteśmy. To jest moje założenie, żeby w czasie prowadzenia biznesu mieć ogromną radość i przyjemność do zrobienia tego. Cześć Margarita! Dzień dobry, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za tą możliwość podzielenia się tym, co u mnie w życiu, jak moje życie się zmieniło, że to może wybrzmieć, że to może zostać zauważone i docenione. Powiedz więcej o sobie na samym początku. Przede wszystkim, komu pomagasz? Co jest twoją największą pasją? Nazywam się Margarita i obecnie łączę się z wami z Warszawy, ale swoją pracę z Anią zaczęłam, kiedy byłam w Koninie, w moim rodzinnym mieście. To, kim jestem zawodowo, zmieniało się na przestrzeni lat, ale obecnie zajmuję się takimi rzeczami jak medytacja, yoga i prowadzenie kobiecych kręgów oraz takiej bardzo fajnej, nowej, świeżej inicjatywy właśnie jako owoc tych ostatnich kilku miesięcy pracy, to jest Dom Czułości, czyli taka przestrzeń w Warszawie na wynajem, przestrzeń kreatywna na wynajem pod sesje zdjęciowe, pod spotkania i pod warsztaty. Notabene powiemy o tej przestrzeni jeszcze trochę więcej, ale to jest cudowne miejsce. Także bardzo, bardzo Was zachęcam. Wszystkie oczywiście linki umieścimy pod filmikiem. Ale Margo, na samym początku pytanie. W jakim momencie do mnie przyszłaś? Co takiego się działo wtedy u Ciebie, że zdecydowałaś się na współpracę coachingową? Myślę, że przyszłam jako dziecko, tak czuję, że to było takie dziecko, a kończę nasz proces jako kobieta. Wiele rzeczy się złożyło na to, że taka możliwość przede mną stanęła, że ta kobieta się ujawniła, pojawiła, że to dziecko no, zostało utulone. I teraz rozmawiam z wami jako kobieta, jako bardziej dojrzała osoba, która bardziej stoi na swoich nogach. Łącząc się na początku, nie pamiętam dokładnie, jaki to był miesiąc. Pamiętasz, Ania, jaki to był miesiąc? To 4 miesiące temu gdzieś było, jak zaczęłyśmy współpracę. Coś takiego. To, no ja akurat wtedy wróciłam z podróży i nie było mnie ponad rok w Polsce. I latałam jak zakręcona wokół własnej osi, bardzo zalatana, a te przychody nie były adekwatne do tego, ile ja pracowałam i w jaki sposób ja pracowałam. I też do końca nie wiedziałam, jakie chcę kolejne kroki podjąć w swojej pracy. Czym tak naprawdę się zajmować, bo widziałam, że prowadzenie warsztatów rozwojowych to jakby jest oczywiście bardzo cudowne, bo wtedy krąg kobiecy gonił kolejny krąg kobiecy i było ich całkiem sporo. I to było oczywiście bardzo fajne, ale nie dostawałam w zamian odpowiedniego wynagrodzenia, tyle ile tego wysiłku. No i co dalej? No i co ja mam zrobić dalej? No jakby biznesowo w ogóle nie wiedziałam, w którą stronę ja mam pójść, w co ja chcę zrobić, jak w ogóle otworzyć się na ten przepływ finansowy, jak wykorzystać swój potencjał na rynku w polskim, jak pokazać siebie na tym rynku polskim, jak siebie promować na tym rynku polskim. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jestem teraz naprawdę nową osobą, nową Margaritą. To tak pokrótce, dlaczego i co. A ze sfery prywatnej, to może od razu tak powiem, że bardzo chciałam otworzyć się na relacje damsko-męskie i trochę też tej energii, uwagi poświęcić na życie prywatne. To też było moją intencją. Z czego jesteś najbardziej dumna, co się wydarzyło w czasie naszej współpracy? Jeśli miałabyś podsumować te kilka miesięcy, jaka największa zmiana, taka, która najbardziej cieszy twoje serce?
O Jezu, było ich sporo i w ogóle teraz mam tak co najmniej cztery rzeczy. Na pewno jestem z siebie dumna, że w ogóle zorganizowałam pieniądze na niemały wydatek, jaki jest właśnie ten proces coachingowy, bo to w momencie braku stałych przychodów było sporym też czynnikiem stresu w całym procesie, czy ja zdołam mieć te pieniądze na ten cały proces. A więc też tak mogę powiedzieć dziewczynom, żeby nie dały się też temu, że nie wiem, czy mi starczy, bo ja dokładnie pamiętam taką sytuację, bo tutaj nawet się rozliczamy w euro, prawda? I ja pamiętam, że zapłaciłam chyba pierwszą wpłatę w euro i tego samego dnia mój tato powiedział właśnie, że chce mi dać 500 euro. Ja w ogóle byłam w takim szoku, bo ja w ogóle nie wiedziałam o tym i w ogóle, że ta sama waluta, no przecież poruszamy się w walutę polskich złotych, a ja w ten sam dzień, co zapłaciłam za proces coachingowy, dostałam jakby wpłatę 500 euro z drugiej strony i to było takie, odetchnęłam trochę z ulgą, że dobra, jakoś to będzie, mimo że nie mam tych stałych przychodów, no to jakoś sobie po prostu poradzę, jakoś wszechświat poradzi, bo przecież ja mam dobrą intencję. Więc to na pewno jest coś, z czego jestem bardzo dumna i warte zauważenia, że jakoś te pieniądze po prostu trafiały do pani coach i że ten proces mógł mieć miejsce, no, że była ta wymiana, bo wiadomo, że należy płacić, żeby ta była wymiana energetyczna. Poczekaj, jak jesteś przy sytuacji finansowej, to na ile możesz powiedzieć, jak się twoja sytuacja finansowa zmieniła teraz? No nigdy w życiu nie miałam takiej możliwości, takiej sytuacji, że pieniądze przychodziły z taką lekkością. Jakby wykonuję pracę, ale nie mam blokady takiej, że boję się ich przyjmować, tylko że po prostu no, z taką lekkością i swobodą, że ja no, zawsze o tym marzyłam, że to w ogóle nie jest takie ciężkie, tylko to jest takie lekkie. I no powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego, to jest po prostu coś niesamowitego. No i to też na pewno bardzo ważne w tym wszystkim była ta magia myśli finanse. To ona mi tutaj też bardzo pomogła. Także oprócz tego... Osoby nie wiedzą, ja tylko podpowiem, bo bardzo dużo osób na YouTubie akurat nie zna mnie. Ja bardzo często pojawiam się z tymi programami na Instagramie czy na swojej stronie internetowej. To jest taki program, gdzie pozbywamy się blokad takich na poziomie podświadomym związanym ze sferą finansową, związanych ze sferą finansową i właśnie z pieniędzmi. Tak, i mi się wydaje, że też warto to powiedzieć, że my w sumie nie zaczęłyśmy, że dobra, pracujemy nad pieniędzmi i niech one się tutaj teraz tylko ogólnie nade mną, prawda? Jakby co ja chcę, czego ja pragnę, jak tutaj to ruszyć, co tutaj trzeba oczyścić, więc czasami cała sesja była poświęcona na życie prywatne, na relacje, na to, kim ja jestem, na moje serce, na moje ciało, ale de facto to wszystko prowadziło właśnie do tej obfitości, no nie? No i teraz tak naprawdę te finanse przyszły na sam koniec, jakby już my zakończyłyśmy ten proces, a to zaczęło się pojawiać. Magia myśli finanse u Ciebie też pojawiły się na koniec mojego procesu, że w zasadzie już go skończyłam i zaczęłam sobie magię myśli finanse i one wtedy też, i wtedy zrobiła się miejsce, zrobiło się przestrzeń, coś się uwolniło. Więc jakby mi się wydaje, że też nie warto się przywiązywać do jednej ścieżki, że mamy tylko ten cel, tylko zaufać procesowi i po prostu otworzyć się na to wszystko, co najlepsze, no bo jak się stawia do tej pracy, no to wszechświat tobie odpowiada, że daje tobie to, daje te możliwości odkrywania i mówi, ale najpierw trzeba to uwolnić, najpierw trzeba to zrobić. No i później po prostu pojawiają się te nowe ścieżki i po prostu to wszystko się zadziewa. Ja pamiętam też, że gdzieś czułam przed wyjazdem z Polski, czułam, że chcę podnieść swoje wibracje w jakiś sposób i słuchajcie, no teraz, kiedy ja jestem w Warszawie i właśnie, wydaje mi się, że wiele czynników się na to nałożyło i właśnie ten nasz proces jak najbardziej tutaj w ogóle włożył bardzo, bardzo dużo, to teraz też to jest bardzo ciekawe, że poznaję bardzo dużo znanych ludzi w Polsce. Takie postaci, które no, są rozpoznawalne i ja czuję, że ja wibruję na tych wibracjach, no bo jest ich całkiem sporo, normalnie się z nimi komunikuję, nie czuję jakiejś takiej różnicy, jak kiedyś czułam, więc też, że te wibracje się zmieniły, że właśnie zaczynam się obracać wśród takich towarzystw, więc
tak wiele się zmieniło, że tak mówię, co przychodzi, ale czuję, że to jest jednak składne. A powiedz mi właśnie więcej o tej pewności siebie, której nabrałaś. Z jakiego powodu akurat odkryłaś właśnie w sobie tą większą pewność siebie do kontaktu też z osobami, z którymi wcześniej być może się byś nie kontaktowała? Właśnie wychodzenie poza strefę komfortu, bo ja na to tak patrzę, tak? Czyli wcześniej to było poza strefą naszego komfortu, a zaczyna być w strefie komfortu, że pomimo tego, że może mamy jakieś obiekcje i przechodzenie na jakiś wyższy poziom w jakimkolwiek aspekcie, to mimo to podejmujemy ten krok. Co się takiego zadziało u Ciebie? Hipnoza. Pomogła mi bardzo poczuć się osobą, kobietą wartościową. Po prostu uwolnienie jakichś przekonań, sytuacji z przeszłości, które spowodowały, że już jako dziecko uwierzyłam podświadomie, że nie jestem czegoś wartościowa, nie jestem godna, nie potrafię, ktoś jest wyżej ode mnie. I hipnoza pozwoliła mi wejść w te miejsca, dokonać pewnych napraw, uwolnić to, co jest w przeszłości i stać się zupełnie taką nową wersją siebie, że to jest naprawdę nie do porównania. Jak ja się czułam i właśnie też przez to unikałam takich osób, bo czułam się bardzo źle w ich towarzystwie. A teraz równy z równym, taki sam, takie podzielmy się tym, co w sobie mamy. I tak, to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że hipnoza pozwoliła mi wejść tak głęboko, ale regularna, tak, czasami codziennie. I na naszych spotkaniach głębokie, czasami 40-minutowe, dochodzenie tej prawdy, dochodzenie jakby no do podświadomości, wchodzenie do podświadomości, tak, zdecydowanie. Ja bym chciała tutaj też znormalizować te lęki dla wszystkich osób, żeby zrozumieć, że my nabieramy pewnych lęków albo pewnych przekonań, będąc w jakimś konkretnym wieku. Tak jak ty tutaj mówisz, że wróciłaś do momentu, kiedy byłaś małą dziewczynką i teraz jak my jesteśmy dziećmi, to wiadomo, że czujemy się w niektórych sytuacjach, tak, że czujemy się bezsilni, bo dorośli mają większy wpływ na nasze życie, albo nie mamy takiej odwagi albo pewności siebie, jak mają dorośli. Tylko ważne jest, żeby odczepić sobie tą interpretację, bo teraz już jesteśmy właśnie dorosłymi i żeby to nas nie hamowało, co gdzieś tam jest w przeszłości. To jest bardzo popularne tak naprawdę podejście, w szczególności tutaj wiem, że wejdę w takie rzeczy bardzo kulturowe, ale po prostu wśród kobiet, dorosłych kobiet, gdzie wracamy do tego momentu, gdzie jesteśmy małymi dziewczynkami i właśnie nam czegoś nie było wolno, bo dziewczynki mają być grzeczne, mają się nie odzywać, mają siedzieć przy stole i tak dalej, prawda? Ogólnie dzieci, ale w szczególności ta presja gdzieś tam w tych naszych latach dziecinnych była no, głównie właśnie na dziewczynki. Także chciałabym to też znormalizować, czyli kiedykolwiek, ktokolwiek z nas, w szczególności wy kobiety wspaniałe, które tego słuchacie wywiadu, jeśli gdzieś macie tego typu właśnie gdzieś tam blokady, one są do uwolnienia, to jest możliwe i jak najbardziej do zrobienia. Margarita, a powiedz jeszcze właśnie o innych aspektach, bo powiedziałaś trochę o pieniądzach i o biznesie. Gdzie jeszcze się jakieś zmiany pojawiły poza pewnością siebie i poza właśnie sferą finansową? No, myślę, że to jest powiązane trochę z finansami, ale ja to widzę trochę z innej strony, jakby formą w ogóle prowadzenia biznesu, że pozwoliłam sobie być kobietą biznesu. Że weszłam w tą rolę, że weszłam w ten świat, gdzie otaczałam się jako w rodzinie od małego dziecka kobietami, które nie pracują, więc bardzo trudno mi było siebie w ogóle zobaczyć w takiej roli. Dlatego dla mnie to było bardzo ważne, bo ja na to pracowałam od wielu lat, bo czułam, że coś mnie tak wstrzymuje, wiecie o co chodzi, że ja po prostu chcę tam być, ale no nie mogę, jakby ja nie wiem dlaczego. I też tutaj ten proces mnie po prostu tak skołczował. Dlatego wierzę bardzo całym sercem właśnie w osoby, które są dobrymi specjalistami w swojej dziedzinie, coachów, którzy nam dają takiego kopa, którzy właśnie są po to, żeby nas coachować, bo sami w sobie mamy czasami zbyt dużo jakichś wewnętrznych blokad, których nie jesteśmy świadomi, albo bardziej jesteśmy świadomi, ale nie wiemy, co mamy z nimi zrobić, no nie? Tak, no jak to? No i wtedy się pojawia taka druga osoba, która doskonale zna tą ścieżkę, bo już nie jedną osobę poprowadziła w podobnych rzeczach, więc dla mnie był ten proces coachingowy też bardzo ważny pod tym względem, że ja mogłam zobaczyć siebie jako kobietę, naprawdę biznesu, czerpać z tego radość, zobaczyć, że mogę przyciągać pieniądze o wiele 3, 4, 5 razy większe niż do tej pory i do tego leżeć na kanapie i się naprawdę cieszyć z tego. To nie jest tak, że ja nie pracuję, pracuję też bardzo dużo, tylko że to mnie tak nie męczy.
rzeczy. To nie jest takie ciężkie. To nie są ciężkie zarobione pieniądze, o, tak bym powiedziała, tylko lekkie. Ale w ogóle jakby, no właśnie, że bycie tą kobietą, kobietą biznesu versus, że obserwowałam kobiety przez całe swoje życie, które w ogóle nie pracowały i nie zarabiały pieniędzy. Także to było gdzieś bardzo duże i jest wciąż. Ja powiem Ci szczerze, że w ogóle taką sytuację, o której mówisz, kiedy przyszłaś do mnie i robiłaś coś, co było Twoją ogromną pasją, bo Margarita tutaj powiedziała bardzo skromnie, ale ja muszę powiedzieć, że organizuję kręgi kobiece w niesamowitych miejscach, mogę powiedzieć na całym świecie, jeździ jako instruktorka jogi też po całym świecie i jest zapraszana na kolejne warsztaty. Wiecie, ona robi niesamowite rzeczy, ale też kiedy robimy pewne rzeczy, które są naszą niesamowitą pasją, jeśli nie ma tej gratyfikacji, na przykład finansowej, albo to się nie przekłada, albo przekłada się wręcz na stres finansowy, to my zaczynamy tracić trochę tą swoją pasję. Zaczynamy się zastanawiać, czy w ogóle się do tego nadajemy, czy to warto, czy nie powinnam wrócić na etat, to akurat nie w Twoim przypadku, ale kobiety bardzo często mają myśli, tak? Co mam zrobić, żebym tak naprawdę mogła robić coś z serca, ale tak naprawdę obok, albo potrzebuję dodatkowej pracy, żeby w ogóle się z tego utrzymywać. I teraz, co byś powiedziała takiej kobiecie, która jest w takim miejscu, właśnie robi coś, pomaga ludziom, wspaniałe rzeczy robi, ale z jakiegoś powodu właśnie nie idzie ta sfera finansowa. Co byś jej doradziła ze swojej perspektywy teraz, ze swojego doświadczenia? No ja bym powiedziała, że ta dywersyfikacja jest jednak wskazana. I żeby nie kłaść całej swojej uwagi i energii na jeden sektor, na jedną sferę, na jednych ludzi, na jedną grupę docelową, bo to rzeczywiście może wywoływać bardzo duże ciśnienie i zabierać radość z pracy. Także po prostu tworzyłabym się na inne możliwości i wejście w świat biznesu, nie tylko pomyśleć tak trochę biznesowo właśnie, tak coachowo, tak biznesowo, tak strategicznie, nie tylko tak z pasji, z serca, tylko tak strategicznie, tak zobaczyć siebie długoterminowo, długofalowo, rozpisać jakiś plan, to bardziej bym poszła w coś takiego. Ja prowadziłam te kręgi kobiece, rzeczywiście zrobiłam ich ponad 200 w bardzo krótkim okresie czasu, ale one właśnie nie dawały mi takiej gratyfikacji finansowej, jaka była adekwatna do tej wkładanej energii i też uczyłam się przyjmować później tą wdzięczność od tych kobiet. No i teraz jest ten dom czułości, który jest taką bazą finansową i daje bardzo fajne pieniądze i teraz sobie na spokojnie myślę, że raz na jakiś czas chciałabym prowadzić kręgi, ale właśnie już zupełnie z nową i świeżą energią. Właśnie wczoraj był krąg i jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolona. Cudnie. Właśnie powiedz o takich swoich dalszych planach. Jak wygląda teraz Twoja dywersyfikacja już od strony właśnie biznesowej? Tak, no bardzo się cieszę, bo to jest właśnie mówienie o tym, co się dzieje teraz i co przynosi mi przyszłość. I o tym lubię, powiem Wam szczerze, mówić najbardziej. Oczywiście o lekcjach, o doświadczeniach też, bo to jest pełna integracja, wtedy ma miejsce. Ale no właśnie, to z czego jestem zadowolona, numer jeden, no to ten dom czułości, do którego Was zapraszam, jeśli jesteście w Warszawie i poszukujecie miejsca na spotkanie w jakimś kameralnym gronie, w ciszy, w takiej lokalizacji w centrum Warszawy, ale w takim miejscu premium, bo to jest naprawdę no, taki wysoki standard tego miejsca i też jakby oprócz tego, że spotkania, no to też warsztaty można tutaj poprowadzić, rozwojowe mają miejsce, yoga, także dom czułości to jest coś, co chciałabym sobie rozwijać. Ja Cię wstrzymam i tylko powiem, bo też bardzo skromnie o tym opowiadasz, Ty już masz zabukowane kolejne miesiące tak naprawdę, także słuchajcie kochani, jeśli jesteście zainteresowani byciem w tej pięknej przestrzeni. Margarita ma Instagram i tutaj wszystko zostawimy, także klikajcie sobie, oglądajcie tą przestrzeń, ale też sesje zdjęciowe, najróżniejsze warsztaty. I jeśli jesteście z Warszawy, ale być może nie przeprowadzacie warsztatów lub spotkań, ale jesteście zainteresowani tego typu wartościowymi warsztatami, bo ty masz po prostu piękne portfolio osób, które do ciebie przychodzą i przepiękne rzeczy tak, robią, tak, rozwojowe tak, już. I które tak, to jest bardzo fajne. Tak. To jest niesamowite, poznaję przez to też przecudowne osoby. Bardzo szybko zaczęłam poznawać ludzi z branży, którzy robią niesamowite rzeczy w Warszawie, przychodzą do mnie i prowadzą to tutaj i no to jest coś niesamowitego, także no serdecznie zapraszam i tak sesje zdjęciowe też tutaj mają miejsce, więc chciałabym Dom Czułości rozwijać z głową, z klasą, z elegancją, też wybiórczo podchodzę do klientów, do osób, które chcą tutaj być, żeby szanowały to miejsce, tak jak ja to robię. Także chcę rozwijać Dom Czułości z głową i z sercem, to na pewno.
I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jestem instruktorem jogi i zaczęłam mieć takich pierwszych klientów indywidualnych, którzy również do mnie przychodzą, ale ja też jeżdżę do klienta, więc to też jest bardzo też nowe dla mnie, że coś takiego się w ogóle dzieje. Także też bycie instruktorem jogi jest wpisane w tą moją dywersyfikację i chciałabym to sobie porozwijać. Może mieć jakieś stałe zajęcia, może znaleźć gdzieś jakieś studio w Warszawie małe, które by mnie zatrudniło i mogłabym prowadzić raz w tygodniu jakieś zajęcia. Także joga, żeby też mi się trochę rozwinęła i żebym miała tak kilka zajęć w tygodniu, to mi wystarczy w zupełności. I cóż, i kręgi kobiece. To na pewno taka praca warsztatowa z kobietami jest mi bliska, więc to raz na jakiś czas jako taka higiena kobiety i zachowanie tego mojego wewnętrznego skilla. Naprawdę, no teraz nieskromnie powiem, ale wczoraj właśnie odbył się tutaj krąg, było 11 kobiet i usłyszałam tak dużo komplementów na swój temat, że słuchajcie, naprawdę pełna tego integracja jest teraz we mnie. Jest to, w jaki sposób one zachwalały mój sposób prowadzenia kobiecych kręgów, ile ja wniosłam do ich życia, bo niektóre były, które już były wcześniej u mnie na kręgu, jaką mają wdzięczność za to spotkanie, które miało miejsce, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. I usłyszałam nie od jednej, od kilku kobiet, pięć, sześć kobiet, po prostu to było coś niesamowitego. I też powiedziały, że właśnie jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. I bardzo się cieszę to słysząc, bo mimo, że zrobiłam ich tak wiele i kobiety przychodziły i wciąż, i wciąż, i wciąż, to znaczy, że im się podobało, prawda? No to ja stwierdziłam, że jeszcze potrzebuję coś tam porobić. Jeszcze nie wiem, czy to, jeszcze nie wiem, czy jestem wystarczająca na to, czy to jest dla mnie. Więc takie każde pozytywne słowo, pozytywny komplement jest jak najbardziej wzmacniający. Także chcę to robić dla takiej higieny też swojej i innych kobiet, jakoś tak systematycznie. No i oprócz tego jeszcze mam inne pomysły, bo to wszystko gdzieś tam yoga i kręgi kobiece, to mogę włożyć takiego worka rozwoju duchowego i pracy w rozwoju duchowego, dom czułości, to jest stricte taki biznes. Też myślę teraz o jakimś inwestowaniu, ale to jeszcze trochę, bo najpierw się chcę nauczyć zarządzać finansami poprawnie, żeby później myśleć o jakimś inwestowaniu, ale już trochę dotykam tego tematu, poznaję jakby to było, jakby można było inwestować. Także takie trzy drogi mam póki co. Ale jeszcze się Ciebie dopytam w takim razie o przyszłe plany, bo wspominałaś o współpracy też indywidualnej i być może niedługo coś takiego się pojawi u Ciebie. Powiedz coś więcej o tym. No właśnie to trochę jeszcze nie jest tak do końca ułożone, ale chciałabym bardzo wykorzystać swoje doświadczenie, bo w rozwoju duchowym jestem od około 9 lat, też kończę psychologię, jestem na 4 roku psychologii, także no i oprócz tego właśnie uczę też medytacji i chciałabym gdzieś wykorzystać to swoje doświadczenie, które mam i przełożyć również na wsparcie jeden na jeden klienta. Mam już takie pakiety przygotowane, które powstały w trakcie naszego procesu coachingowego i także super, Ania, to po prostu było ekstra, że takie coś się zadziało i że właśnie tutaj pomogłaś mi to usprawnić. Ja pracuję nad tym obecnie, żeby stworzyć prywatny profil na Instagramie, który by był taką marką osobistą moją i wtedy z chęcią tam wejdę do ludzi z takim produktem. Także możliwe, że nawet ten Instagram powstanie teraz, kiedy ty słuchasz tego nagrania. Jeśli tak będzie, jeśli ten profil już powstanie, to wtedy na pewno dostaniesz sygnał i link od Ani do tego profilu, ale chciałabym tam wtedy wyjść z tym swoim doświadczeniem, pokazywać, co jest, co ja mogę, w jaki sposób ja tobie mogę pomóc, żeby tobie się żyło lepiej. Tak. Ja na pewno tutaj umieszczę i będę update'ować ten opis tutaj Margarity pod spodem, tak, że będą wszystkie aktualne linki, kochani. Czego mogę ci życzyć, kochana? Radości. Dużo, dużo radości. Czego jeszcze? Zdrowia. A jeśli chodzi o biznes? No to obfitości finansowej, osadzenia się w finansach.
Tego Ci życzę i życzę Ci też spełnienia po prostu pragnień swojego serca. Dlatego, że sama pokazałaś sobie przez ten krótki czas, kiedy pracowałyśmy, jak można w ogóle dywersyfikować i jak to serce może pokazywać nam po prostu różne kierunki, czasem zaskakujące, tak, bo ten dom czułości powstał zaskakująco w którymś momencie jako pomysł, tak, dokładnie, i jako jakieś takie pragnienie, pójdę w tą stronę. Życzę Ci tego, żeby słuchać swojego serca, bez względu na to, jak ta droga będzie się Twoja zmieniać, bo to jest też ważne. My mamy swoje własne biznesy i nasze serce nam odpowiada kierunek. I czasem coś nawet jest z perspektywy naszej głowy i finansowej świetną inwestycją naszą czasową, ale serce nam podpowiada, że gdzie indziej jest nasza droga, żeby tego słuchać. Także dlatego mówię, że aktualne linki o Tobie będą zawsze pod spodem i zobaczcie, czym teraz się zajmuje Margarita, jeśli słuchacie tego wywiadu trochę z perspektywy czasu, bo może będzie zupełnie co innego, zobaczymy, w którą stronę pójdziesz, ale wiem, że jeśli będziesz słuchała swojego serca, a tego Ci właśnie najbardziej życzę, to jestem pewna, że to będą niesamowite rzeczy. Przyjemnością i ogromnym, ogromnym wyróżnieniem było Cię mieć jako klientkę. Pozostajemy w kontakcie i właśnie dlatego chciałam powiedzieć, nie mówię Ci żadnego do widzenia, jesteśmy w kontakcie i mam nadzieję, że kiedyś, kiedy w którymś momencie ja dojrzeję do tego, żeby na przykład przeprowadzać jakieś eventy albo warsztaty w Polsce, to na pewno w Domu Czułości to będzie pierwsze miejsce, o którym mogę pomyśleć, żeby to przeprowadzić z ogromną przyjemnością. I ja wiem, my się teraz znamy tylko i wyłącznie przez Skype'a albo gdzieś tam internetowo, ale też czuję, że spotkamy się już bezpośrednio w którymś momencie, kiedy będę w Polsce albo Ty w Barcelonie. Ja bardzo chcę przyjechać bardzo chcę przyjechać do Hiszpanii, także na pewno wtedy się odezwę. Super, możemy posurfować wtedy razem na przykład. Wszystkiego dobrego, Margarita. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten czas. Jeśli macie jakieś pytania do Margarity, też wpisujcie tutaj w komentarzach. Ja będę ją gdzieś tam kierować wtedy, jak coś się będzie pojawiać, żeby mogła odpowiedzieć Wam. Obserwujcie jej profile. Przytulam Cię gorąco. Przesyłam mnóstwo miłości w Twoją stronę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, trzymajcie się. Pa, pa.